Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Mieszko, Mieszko. W ogóle przez ten czas czekałem, aż wrócisz z tą wodą. To ja tak patrzę, specjalista w broni dwuręcznej, półork, z zbroją w ogóle, z mieczem, jeszcze ma ładny, brzydki ryj i nazywa się ładny, brzydki ryj. I nazywa się Bagietka. No i? No czyż ta nazwa nie jest trafna? Czy ja wiem? Może być. O, czekaj. Ale drużyna ale czy chociaż zawaliło. Kiedyś ci się śniło, żeby Bagietka cię zabijała mieczem i miała fajny, brzydki ryj? Że co? Chwila, powiedz mi jeszcze raz. Wyobrażasz sobie, żeby kiedykolwiek zabijała cię Bagietka z mieczem i fajnym, brzydkim ryjem? Nie. No. A tutaj czymś takim biegam. No, spoko. No tak, wywaliło cię z mojej drużyny, nie? No to zrozumiałe. No. Trzeba od nowa stwarzać drużynę. Dobrze. Dobra, zaproś... Boże. Dobra, ja porażam... Dobra, wysłałem ci zaproszenie. Dobrze, to przyjmę, jak skończę rozmawiać z sierżantem Knoxem o honorze. Okej, mam nadzieję, że jesteś na tej samej instancji. A zresztą podejdę do Knoxa. Uses a ruined building near the Driftwood Tavern. Nie będę musiał zmienić instancji. Jaki trolling, złodziej o imieniu Honor. No. Złodziejka, to kobieta jest. Dobra, złodziejka. Dobra, widzę, że wszedłeś do drużyny. Aha, to po magicznym pyle. Magiczny pył dzwoneczka. Czego? Dzwoneczka. Czyli? Nie mów, że nie oglądałeś Piotrusia Pana nigdy. A, kiedyś tam chyba oglądałem coś tam. Serial albo jakiś film, nie wiem. No przecież to bajka była. A to jedna była tylko, czy kilka, jakiś seria? A w sumie to nie wiem. Widziałem tylko jedną. I książki jakieś. I sklep z butami. Nie wiem, kojarzę to, ale wiesz. O Jezu, jak cię przylagowało przed chwilą. No. Laguje cię. Skaczę po schodach. Ej, zgubiłem pył. Ty się w powietrzu teleportujesz. Weź nie skacz. Nie, teraz jest dobrze, bo się tak wiesz, tak w powietrzu takie... Na schodach! Pięć klatek, kurczę, w powietrzu. Pięć klatek w powietrzu. Co to za drobina? Ej, zgubiłeś mi się. Taki troll, jestem za tobą. No właśnie czekam, aż wejdziesz. Jak nie wejdę, to nie wejdziesz. Żaden nie wejdzie. Ruined tunnels. A, ten się już bije, a ja się jeszcze nie załadowałem. Serio? Tak. Ja nie zauważyłeś, że sam się bijesz? Nie. To i tak łatwo się ich naparza. Ale ja i tak musiałem zużyć wszystko, co mam. No, nie zużyłem mocy dziennej, ale to chyba tylko dlatego, że nie mam jej naładowanej. O, już wiem! Ten manipulujący czarodziej ma zdolność specjalną Arkana. Bo była za tą wielką beczką... był tam... jakaś skrzynia, którą można było otworzyć mając umiejętność Arkana, bądź taki zestaw. A słuchaj, jak sprawdzałem ten filmik pierwszy, co nagraliśmy wczoraj, to no. Wiesz, gdzie mi najbardziej lagowało?
W mieście? W enklawie? Nie, na moście. Tam był nawet taki moment, jeśli dobrze pamiętam, że przez 5 sekund obraz się zastygł. Więc filmik zlagowany konkretnie. No. Honor mamy towarzystwo. Znajdź honor. Znajdź honor. Zaraz do ciebie podejdę. Tu jest honor. Ja. List od Gotfana, grabić. Czekaj, przeczytam list. W kieszeni honora. Dobra, przeczytałem. Ty, coś tu jest. Jakie masz ty umiejętność? Dobyto zwój identyfikacji. Yeah. A jakby co to, jak masz umiejętność podziemia, to tu jest dla ciebie, no, skrzynia, czy co to jest? Nie, czaszka jakaś. To mam jakąś skrzynię. Mam jakąś skrzynię ze skarbem. Chwost mieczowy szabrownika. Ikona szabrownika. Ej, chodź coś zobacz, ej. Tutaj, nie? Tutaj coś takiego się świeci, najedź na tym kursorem. Możesz to... A, możesz. Ale poczekaj, bo mam jakieś U wcisnąć. Zobaczyć coś nowego. Skrzynia awansu, nowe moce. Aha, czyli ty masz znawca podziemi. Znawcą podziemi jesteś. Czekaj, mogę zwiększyć jakąś moc. Ulepsz do rangi 2. A, wydane punkty 6, dostępne 0. Dobra. Teraz czekaj. Bo mam jakąś skrzynię awansu. Teraz czekaj, bo muszę otworzyć ekwipunek. Boże, a, nie ta. Ja też się teraz bawię z tym. Dobra, new. To ja tego nie otworzę. Tutaj mam jakieś 6 zwoi identyfikacyjnych. A, ja mam 5. Dobra, czekaj, list od Gotfana. To ten. Pomniejszy zwój identyfikacyjny. Lol. Chwost mieczowy. Aha. Nie. Moment. Nie. Nie. Czekaj, bo się zgubiłem. Jak się otwierało ten? Co się otwierało? Że mogę ubierać postać i tak dalej. Mhm. No to ją ubierz. Ale gdzie to się robiło? Jaki to był przycisk? Zgubiłem się. A co ty chcesz zrobić? Nie, chodzisz normalnie w ekwipunek. Patrzysz kursorem myszy, najeżdżasz na przedmiot. Patrzysz, zmiany po dodaniu do wyposażenia. Jak ci pasują, no to klikasz dwa razy i ci zmienia. A jak ci nie pasują, to olewasz. Dobra. Problem? Tak. Dobra, wyszedłem stamtąd. Wcisnąłem F przy jakiejś drabinie, mam nadzieję, że ty też to zrobiłeś, czy ty czekasz tam jeszcze? Nie, ja tam, ja już jestem, wiesz... W
A po co właściwie otwierałem jakąś tam biblioteczkę? A ja zielonego pojęcia nie mam. No kazałeś mi, a i tak wyszliśmy. Jaką biblioteczkę? A, tą! A, bo tam była skrzynia, z której ja wziąłem zapasy. Aha, dobra. Ale już wiem, że ty masz, wiesz, zestaw, ty masz umiejętność specjalną tego, znawcy podziemi. Ej, jak wciskam T, to moja postać cały czas biegnie. O, mam umiejętność tego leczenia, no to świetnie. Gdzie ty jesteś? Przy Knoxie, już oddałem mu questa. A, dobra, to czekaj, bo ja jeszcze muszę dowiec. A i zauważyłem, że jak się wciśnie T, to twoja postać cały czas biegnie. O. Bardzo przydatne na przyszłość. No. Ale i tak musisz, wiesz. Wystarczy raz kliknąć. I ona biegnie postać. Gdzie jest honor? Ukończony. Pogoń za koroną. Gonimy dalej koronę. No, tam masz odszukać koronę. Not just talking about the sludge from the leak. The Nashor rebels are openly defying Lord Nevermore's rule and are attacking anyone who won't swear loyalty to their leader, Karzov. Meet with Private Hothwadon Falwen. If Gothwan is still in Blacklake, Hothwadon will know about it. Czarny staw, dobra. Przyjąłem. Dobra, teraz idziemy. Znowu za magicznym pyłem. No, zabramy miasta. Znaczy, zabramy enklawy protektora. Wyruszamy w podróż. No. Będzie dawaj pójdziemy na mapę taką, na której są postacie z 46 poziomu. Nie. Czemu? Bo my mamy 5 i to nie ma sensu. A to śmieszne było, nie? Bo z kolegami... ja będąc na levelu 7, jeszcze dwóch moich kolegów, którzy byli też na 7 i kolega, który był na 25, nie? No. Poszliśmy do... na taką mapę, na której... były postacie 46 poziomu. Człowieku. A i do Czarny Stawu się. Tak. Czy chcesz się udać do Czarny Staw? Człowieku, co to było? Na hita nas cisnęli, nie? Ty w tej grze na 20 levelu będziesz miał odblokowanego towarzysza. No i całe szczęście, że mój kolega miał jako towarzysza tanka, nie? Który chronił tarczą i na siebie brał wszystkie obrażenia, a my go z daleka nawalaliśmy. Bo tak to byśmy, wiesz, na hita wszyscy popadali. No może ten mój kolega, wiesz, na dwa hity. Szeregowy hub. Well met. I am Hothadon Falwen, private in the service of the city of Neverwinter. On wie, jak się nazywam. Squad of Sergeant Knox, finder of secrets, hunter of criminals. Niesamowite. O, warto by sprzedać niepotrzebne rzeczy. But I look forward to working with you. Last I heard, Sergeant Knox sent you on the trail of one Gothwin Cooper. I have news of his whereabouts, but I fear it's not good. Czarny Staw to dom desperatów i obłąkańców. Myślałem, że Czarny Staw to będą jakieś bagna. Poszukiwany, poszukiwana. Our best hope for finding Karzov and the stolen crown lies with the Nashor cutpurse Gothwin Cooper, who took part of the theft. I've marked a few of his known haunts on your map. Czy nadal słuchasz tego gadania? See if you can turn up some clue to where he may be hiding. Tak, bo staram się ten. Czuć się w fabułę. Dobra, ja już biegnę.
Ej, wróćcie na chwilę, ej. Co się stało? Mógłbyś jeszcze wziąć ten quest od tej Elmiry, to byśmy od razu zrobili. Tej, co tu jest. Bo ten gość po prawej to tylko ci tam informacje o tym miejscu daje. Yeah, rozmawiam z jakąś babunią. No, w ogóle nazwa misji od tamtego typa jest bardzo ciekawa. Kojarzysz film Poszukiwana może? No. No. I tak mi się skojarzyło, bo tak się nazywa misja. A. Chociaż pewnie to z filmem nie będzie miało nic wspólnego. No. Znajdź wskazówki dotyczące miejsca pobytu Gotłana. Czekaj, gdzie ty jesteś? Zgubiłeś mnie! Jeszcze w dodatku się z kimś bijesz. No, naparzam się. O! Tutaj gdybyś był postacią Drow, to byś mógł... to byś mógł od tego gościa brać, no... questy od tego tutaj, co tutaj jawczy pod tym domem. On jest duży. No, a i tak słaby. Ej, czy ty kiedykolwiek bierzesz, Co biorę? Jak to? Grasz postacią magiem. Znaczy magiem. W LoLu. Aha. Ale w takich, wiesz, grach jak ta? Nie. Aha, bo mogliśmy tak zrobić, wiesz, że jeden byłby z nas tym atakującym czarodziejem, nie? Manipulującym. A ja byłbym, wiesz, ja bym cię leczył. Ej, mi się tu świeci, że powinienem tutaj coś zrobić, a nie wiem, co mam zrobić. Ale gdzie? Że takie duże niebieskie kółko na mapie? A. O co chodzi? Nie, już wiem, już nic, nieważne. O, to są przeciwnicy. O, przyszedłeś. No. No nie, on mnie odrzucił. A patrz teraz na tą magię. Ktoś strzela we mnie leczącym światłem. To prawdopodobnie ja. Dobra, muszę się pokręcić. To w ogóle temu obrońcy coś zrobiło? Zabrało mu połowę HP. A, bo ja akurat go atakowałem przy okazji. Niezidentyfikowany przedmiot. A! To zrezygnuję. Bo my mamy... podział. Wiesz, jesteśmy w drużynie i jedna osoba ten... przedmiot weźmie, nie? Jak naciśniesz Shift plus 1, to będziesz tam losować jakieś tam losowanie, kto to dostanie. Tak. Ale będę ci oddawał, bo ty będziesz pewnie to sprzedawał, albo będziesz wiedział, co z tym zrobić. Co? Że co, będziesz oddawał mi, czy nie? No, powiedziałem, że tak. Aha, dobra. Tu kliknę, że potrzeba. Wow, jak z tyłu do mnie strzelili. Patrz, jak ich naparzam.
Tam jeszcze są... O Boże, to nie jest sprint. W sumie wolałem tą moc dzienną od tego, mając manipulującego czarodzieja. Bo tam, wiesz, tutaj tylko na jedną... Tak mi się wydaje. Jak na razie, że tylko na jedną postać atakują, a tam na wiele. Prawda, miałem. Czekaj, bo uciekliśmy z tego... Chociaż może mi się tylko zdaje, bo... Wiesz. Czekaj, bo uciekliśmy z niebieskiego kółka. Zaraz, a... Ty nadal masz te kółko? Tak. Brawo. Którego jeszcze nie zrobiłeś? Jeszcze chyba nie odzyskaliśmy ten... z wszystkich towarów, to jest 4 na 5. A co, ty masz już 5 na 5? No. Jakim cudem? No... Takim, że to zbieram? Aha. To trzeba, to musimy zbierać oddzielnie. No. Po raz kolejny udowadniam, że ja w tej gry jestem ogarnięty po prostu niesamowicie. No. Czekaj, magicz. Brawo dla ciebie, jestem z ciebie dumny. Cieszę się. Chodź, bo magiczny próg prowadzi tam. A, no to już zrobiłeś. No tak, już zebrałem. A, no dobra. Aż pobiegnę sprintem. Aj, aż się steleportuję. A, mam chyba oddać quest. Wróć do Elmiry. Wróć do Huffingtona. Ukończone. These meager goods might not seem like much to you, but to the poor of this district they mean survival, at least for a little while longer. Dobrze, cieszę się, że to dla ciebie było bardzo ważne. A teraz, no super. A teraz idę do tego pana. Keeping Sergeant Knox apprised of your progress. I believe he's quite impressed so far. The dismissive note, the dead bodies, and the sewer key. They all add up to one. Cooper został porwany. Cooper has been kidnapped by the infamous Dead Rats gang. Przez szczury. We aren't the only ones who want Gothwyn to reveal the location of Karzav and the Crown. A gang of were-rat thieves, known as the Dead Rats, caught wind of his involvement and kidnapped him. The Nashers abandoned Gothwyn to his fate, so if you can rescue him, he will likely tell us everything he knows. O, ten przedmiot, nie? Niezidentyfikowany? Akurat był dla mnie. No, no to widzisz, dobrze. Mówisz, identyfikujesz je, te przedmioty, za pomocą tego zwoju. A. Musisz kliknąć dwa razy na zwój, a następnie na przedmiot, który chcesz zidentyfikować. Taka magia. Czekaj, bo jakieś buty odblokowałem. Zwyczajne buty łuskowe. A miałem łatane buty. Dobra. O, co ty, panie, tutaj robisz? Dobra, handel. Co by tu mu sprzedać? Zbrojny strażnik, czyli tego, tej broni tak nie będę mógł użyć, to sprzedam. To sprzedam. I to sprzedam. Zakończone. Jestem bogatszy o jakieś... Nie skacz jak małpa. Robię za mistrza drugiego planu. The Black Lake District is a dangerous place. Wiesz, że jak patrzę na ciebie, to przypominasz mi pewną postać z LoL'a. A jaką? Luxanne. Ze względu na blond włosy i strzela światłem. Taka bardziej magia światła. Aha. Ty, coś tu przybiegło jakieś... Wiem! Jakiś tygrys. Mogliśmy go zaatakować, ale... Jakiś tygrys zachodzi nas od tyłu. Wiem. Jeszcze cię wczytuję? Tak. O. Masz pecha. Jakiego pecha? Idę ci właśnie zabrać wszystkie kille. A to zabrałeś tylko jednego. Tak.
czekaj, wejdę w to. Ła, błotko. Orki lubią. Tak. I bum, i bum, i bum. Ała. I bum, i bum, i bum. A czekaj, bo ja w ogóle wbiłem przez te poziomy i nie zobaczyłem co mam nowego. Zdobyłem punkt umiejętności, mogę coś ten. Jeden punkt. O, jakieś ukryte chyba przejście. Trzeba zbadać. Dziwne miejsce. O, jakiś stary Jerry. Dobra, wydałem punkt. Dobra, czekaj na mnie! A ty tu nie idę. W dół nie zszedłem. Szczury! Ale to nie są jakieś takie zwykłe szczurki, co podjadają ser. Ja tu zszedłem w taką odnogę, w taki korytarz i tu spotkałem jakiegoś żula. O, tu jest niezidentyfikowany przedmiot i mi pisze, że to nie jest dla mnie ten przedmiot, więc zrezygnuję z tego. Ja wziąłem chciwość. Ja z tego zrezygnuję. Czekaj, gdzie ty jesteś? Zresztą to widać, nie? Jak jest zaznaczony na zielono, to znaczy, że to jest dla mnie. A jeśli jest na czerwono, ten w środku, to znaczy, że jest no nie dla mnie. Ten jakiś skarb, co otwiera. No. Chodź, bo quest czeka. Przenośne ołtarze, przydadzą się. Gdzie są? O. Gdzie są przeciwnicy? Szczurki! Zniszczeni. Wejdę w ogień. Nic się nie dzieje. No. Trochę szkoda. Zestaw miłośnika natury, weź to. Gdzie? Tu. Gdzie to jest? Nie widzisz? Dobra, to ja wezmę, jak nie widzisz. A teraz czekaj, cofniemy się, bo tam chyba było coś, gdzie trzeba było wykorzystać zestaw miłośnika natury. A to już to wziąłem. Tutaj było. A, to po co ja brałem? A gdzie jest niby ten zestaw już zebrałem. Miłośnika natury? Już zebrałem. A tutaj jest dla mnie. Trzeba mieć umiejętność religia. Dźwignia, użyję dźwigni podczas gdy ty jesteś... Brawo! Dlaczego... Nie, kiedy ja... ten... Mówię Michałkowi, żeby zadzwonił za 20 minut. Aha, a za 20 minut przestałeś się nagrywać? Tak, bo ten... Żeby... za... ten... Żeby... po prostu mi się za dużo tego materiału nie zagwatmano... Żeby mi się za dużo nie zebrało tego wszystkiego. Mhm. Zabrałem ci parę killi. Tak, biegasz ze 150 HP, widzę. A, trzeba to zmienić. Masz farta, że jest ognisko. A, ognisko, kurczę, ja tu szukam, pod którym klawiszem jest, wiesz, karta tego... umiejętności. Znaczy, no wiesz, tej magii, no. A myślałem, że to tylko ja jestem ślepy. Nie, no bo obecnie mam szczurki! Dwa miejsca opakowane na te specjalne umiejętności, nie? A mam trzy te umiejętności, te czary. Ten szczurek ucieka! Nie pozwólmy mu! Ej! Jeden szczurek jest chyba na górze. A nie, zginął. A, tutaj pełno jest tych szczurów.
Głupie szczury ukradły nam Coopera. Tych dźwigni jakby co na razie nie przesuwaj. Jestem zajęty walką. Moja zbroja jest brudna. Jakaś zielona maś. No, zatrucie. O nie, kurde, wpadłem do tej otchłani. To tam można wpaść? No. I coś się stanie? Tak, będziesz tracił HP. Ty, od jakąś dźwignię włączyłem. Tak, czekaj, czekaj, daj mi pomyśleć nad tymi dźwigniami. Biegam po błotku. Ej, tu jest więcej dźwigni. Ej, tu na górze na mnie strzelają, mógłbyś mi pomóc? Czekaj, jak tam wejść? A, chyba tamtędy. No, ty ich sam zabijasz, zanim ja tu wszedłem. No bo to tak wolno jakiś w ogóle. No bo ty jesteś zasięgowy, a ja musiałem pobiegać. Mogłeś użyć sprintu. Skończyło mi się. Aha, to przykre. Tam coś jest. Znalazłem klucz! A, to dobrze. Skaczemy! Chodź tam po tej stronie jeszcze, tutaj, ej. Tam? A czego ty tam szukasz? Nie, może coś się znajdzie. Albo i nie. Geronimo. O! Tutaj nie ma chyba, a nie są. Czekaj, daj mi teraz rozkminić te dźwignie. Zbadaj notatkę. Czekaj, spróbuj, żeby wszystkie zrobić do środka, w stronę tego bagna. Chyba jednak nie. To spróbujmy wszystkie od bagna. Czekaj, ale jeszcze nie wszystkie były w stronę bagna. No, nareszcie. Ale co to jest? Co, bagno spłynie i będzie można tam wejść. A tam jest skrzynia ze skarbem. I po to tyle zabawy? No. A jest tam chociaż coś ciekawego? Brawo, w pułapkę wszedłeś. Ty też. Ważne, że ty też. Weź. Nie, dobra, teraz chodź, idziemy dalej w podróż z połową HP. A jeszcze nie walczyliśmy z bossem. A, ty masz leczenie. Uderzyłem w nim w ciebie? Tym leczeniem? Trafiłem? Tak. Chodź tu. A! Zepchnął mnie. Spadłem. Ja też. Ej, on też spadł. No, teraz do mnie spadł. To po co nas zrzuca, żeby i tak do nas spaść? Nie wiem. Myślałem, że on nas zrzuci, zregeneruje HP i znowu będziemy się bawić. O nie. Dobra, coś tu jest. Nie, na początku to nie regenerują. Później tak ci chamsko, wiesz. Ty ich atakujesz, a to nagle, wiesz, on wypija sobie miksturkę. Aha.
Znalazłem kolejny klucz. To dobrze. Boże, mam wrażenie, że to jakiś pierdzielony labirynt. Bo to jest pierdzielony labirynt. Skaczę. Dobra. Daj mi przejść, daj mi... O, jest ci boss. Flibottom. Szczur z drętwymi łapami. Dziwny, paskudny szczur. Czas na super umiejętność. My tak długo do niego szliśmy i jeszcze go nie zjedli. Dobra, zabiłem go z mocy dziennej. Dobrze, że masz leczenie, bo pewnie bym zginął. Ej, dawno przyszedłeś ze szkoły? Dzisiaj? Ciekawe pytanie. No, lekcję skończyłem 15:20. Jezu, ty to miałeś dzisiaj dobrze. Człowieku, jak wyszedłem 6:45, tak wróciłem 18:45. Dobrze. No co? No mam na 7:45, jeszcze godzinę jadę. Na Golennicę. Chcę je założyć. Kurczę, 10 godzin lekcyjnych. Z jednej się zwolniłem i jej i kurczę zapylać na spotkanie z bierzmowania. Zestaw. Jeszcze kurczę po drodze się tramwaj zepsuł. No genialnie. A mi też niedawno się tramwaj zepsuł. A jeszcze wcześniej mi autobus uciekł. No to miałeś dzień pełen przygód. Tak. Dobrze, że chociaż wiesz, że chociaż mogę pograć. Co? I w ogóle lol, jaka mgła za oknem. Dlaczego na wejście dostaliśmy przeciwników? Którzy w sumie nie byli nasi. Lol, normalnie twojego bloku nie widzę. Fajnie. Ja jak... Ty masz ten... Ty masz widok na swoje podwórko, nie? Znaczy jak, jak spojrzę w stronę okna, to widzę firanki. Aha. A ja mam takie firanki, że... Taka to magia. Jest luka. Jest taka luka, przez którą mogę dobrze obserwować. Normalnie twojego bloku nie widzę. Żadnych świateł. Patrzę w okno, a widzę taka, firanki. Taka mgła, kurde. Taka mgła. Godwin told us everything. W tym tygodniu jaka mgła się była rano. Człowieku. Rano była mgła? No. To ja chyba ślepy jestem. No i to jaka? I ona się utrzymywała aż chyba do 9:00. Dzisiaj? Nie dzisiaj. W tym tygodniu. Kiedy? Którego dnia? Ja ani razu nie zauważyłem mgły. Nie wiem, jesteś... ja tą mgłę tak często widzę, że aż zapominam o niej. I nie pamiętam, którego dnia. Dobra, na szerwopałach. Bo ja ją prawie kurczę, nie wiem, prawie codziennie. Ale lol, dawno nie widziałem takiej mgły wieczorem. Dobra, myślę, że taką ostatnią, najlepszą misją na koniec będzie pozabijanie paru naszerów. No. A czekaj, jeszcze sprzedam śmieci.
Dobrze, ja też sprzedam, bo mam jakieś przedmioty, które mi się nie przydadzą. Ej, mam nadzieję, że oglądasz jutro El Clasico. Pamiętasz o tym, prawda? Mogę raczej nie oglądać. Jeszcze nie wiem. Czekaj. To jest wymagany poziom 7. To jest wymagany jak poziom. Jak możesz takie słowa wypowiadać? Zawiodłeś mnie. Zawiodłem cię, nie jestem kibicem. O tak. Dobra, czekaj, bo... I? Boże, to się tak... Co ja tu mam? Chwost mieczowy... Przebijający chwost mieczowy wojownik. Garnij. Co? Garnij czat. Yes, can you help me so I can make a guild? Just 3 more people I need. I will join if you make me a leader. Okay, invite me. So... No i co to takiego niesamowitego? Dołączmy się. Nie. Kiedyś tak z kolegą trollowaliśmy. Dołączaliśmy się do czatu. Bo ktoś zapominał, wiesz, że istnieje prywatna wiadomość. Zużywam całą wytrzymałość, żeby pobiec sprintem przez 3 sekundy. Brawo. I ogólnie ty, słyszałeś co mają zrobić z nazwą? Stadionu Realu? Co mają z mnie zrobić? Kurde, gdzie ty biegniesz? Do przeciwników! A, no za nami też są. Kurde. Ej, oni mi przerwali super umiejętność. Znaczy nie umiejętność, tylko umiejętność. Dobra, dokończę ci o tym stadionie. Wiesz, że mają, chcą, no... dla kasy chcą zmienić nazwę. A konkretnie, wiesz, dodać jakieś tam... dodać do nazwy podstawowej, tam wiesz, człon. Z nazwą sponsora. Wiesz o tym, czy nie? Nie wiem, wiem, że Real ma jakieś długi. No i chce je zlikwidować. No ale no... Kurczę, to... Nazwa stadionu była nie do ruszenia przez wiele lat. A czekaj, jeszcze raz, na jaką mają zmienić? Jeszcze raz mi powiedz. No różnie, były te konwersacje odnośnie, żeby zmienić na, wiesz... na Emirates. Nie? Wiesz, chyba jest jakieś Emirates Stadium. Tak. No ale ma być kolejne. Tym razem było, wiesz, Emirates Santiago Bernabeu. Czego nie to się... Nie wystarczy im na koszulkach Emirates. Fly Emirates. Czego to się nie robi dla kasy, a nie? Dzisiaj czytałem, że negocjują z tymi, z Microsoftem. I am level... Ale jak to w ogóle brzmi? Microsoft Santiago Bernabeu. Microsoft Santiago Bernabeu. To jest najbardziej, już lepsze to są te linie arabskie. Nie, Emirates. Po prostu takiego żalu to jeszcze nie słyszałem. Fascynująca historia. No. Co to był za jakiś... To było moje ulti. A raczej mod dzienna. Dobra, dokończamy questa i to będzie tyle na dziś. Tak, ja też poskaczę. Tak. Z radości. You've been giving the Nashers a real thrashing. Dobra, zakończyłem tego questa i wziąłem nowego. Ja go wezmę, jak następnym razem będziemy nagrywać. Tak dla pogardy. Okej. W poniedziałek będziesz nagrywać, czy kiedy?